Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, 22 tygodnia zwykłego i dzisiaj też obchodzimy wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, wielkiego papieża. Żył w VI wieku, zmarł na początku wieku VII, chyba w 604 roku zmarł. 3 września, dzisiaj jest 3 września, 3 września został wybrany papieżem właśnie, tak. Z tego, co pamiętam. Ja tak myślę o świętym Grzegorzu, wiecie, bo jego historia życia to jest dosyć ciekawa. Pierwsze, co mnie tak porusza w jego historii życia, to to, że właściwie to jego cała rodzina to byli święci, bo jego rodzice są świętymi, jego ciotki są świętymi, właściwie święte, tak, właśnie są czczone jako święte, chociaż dzisiaj to mało kto pamięta o jego rodzicach i ciotkach, no właśnie, ale to taka właśnie rodzina, więc z takiej rodziny wyszedł i zrobił wielką karierę, taką powiedziałbym świecką, bo zanim się, że tak powiem, przerzucił na sprawy duchowe, to doszedł do takiego stanowiska, które się nazywało prefekt Rzymu. To tak jakby, nie wiem, czy był prezydentem, dajmy na to Wrocławia, czy prezydentem Rzymu. Także zarządzał całym Rzymem, doszedł do olbrzymiego majątku, do olbrzymiej władzy, tak, i był bardzo sprawny w tym zarządzaniu. Właśnie był bardzo sprawny, no ale właśnie coś takiego się w nim dokonało, że jednak zostawił to wszystko, całą tą wielką karierę i w ogóle i wstąpił po prostu do zakonu benedyktynów, do klasztoru świętego Andrzeja. Zresztą wykorzystał też swój majątek, żeby sporo innych klasztorów pozakładać. Właśnie chciał żyć jako mnich, jako benedyktyn, oddawać się kontemplacji Słowa Bożego. No i przez parę lat tak sobie żył, dopóki papież nie uczynił go swoim takim, nie wiem, sekretarzem, a później swoim przedstawicielem w Konstantynopolu. Tak. I tam w tym Konstantynopolu był 7 lat. Tam nawiązały się kontakty z patriarchami wschodu, co mu się później bardzo przydało i też się nauczył greckiego tam. Wykorzystał te 7 lat pobytu w Konstantynopolu, żeby się nauczyć języka greckiego i to mu pozwoliło czytać na przykład Nowy Testament w oryginale po grecku, tak, że to dużo mu dało, bo święty Grzegorz Wielki właśnie zasłynął ze wspaniałych homilii, ze wspaniałych też komentarzy biblijnych, to warte jest naprawdę uwagi, jego głębia odczytania Słowa Bożego. No i właśnie później został wezwany z Konstantynopola i został jednogłośnie, dosyć jednogłośnie, czy całkiem jednogłośnie, bo i właśnie lud świecki, i świeccy członkowie kościoła, i kapłani, i biskupi, wszyscy chcieli, żeby został papieżem, jednogłośnie go wybrano papieżem, chociaż nawet nie był kapłanem jeszcze. Właśnie jeszcze nie był wyświęcony na kapłana, a wszyscy chcieli, żeby był papieżem, to strasznie starał się tego uniknąć, wywinąć z tego, ale jakoś tak no, tym papieżem został. Został wyświęcony na kapłana, później na biskupa, został papieżem, okazał się wielkim papieżem. Właśnie, był nie tylko sprawny w zarządzaniu kościołem, takim formalnym zarządzaniu, ale był wielce sprawny też i duchowo. I był wielkim reformatorem, prawda? Zajmował się i śpiewem kościelnym, i liturgią, i modlitwą właśnie, i decyzjami administracyjnymi właśnie, i miał te swoje kontakty z patriarchami wschodnimi. Bardzo dobre miał te kontakty, bardzo dobrze się z nimi dogadywał. Bardzo dobre to były czasy współpracy Kościoła Wschodniego i Zachodniego, chrześcijan wschodnich i zachodnich. I też potrafił zjednać sobie ludy pogańskie. No właśnie, no, też dokonał pewnej czystki w administracji kościelnej, tak, że jak ktoś tam, prawda, nie, rzeczywiście wybitnie się nie nadawał do pełnienia jakiegoś stanowiska, to też nie miał jakby większych oporów, żeby te czystki dokonywać, czyli zaprowadził bardzo wielki porządek, bardzo wielki ład w kościele
I tak wiecie, jak patrzę na ten jego życiorys Grzegorza Wielkiego, to właśnie widzę, jak ten jego życiorys był w ogóle przez Boga uporządkowany, jak tam nie było żadnego zbędnego wydarzenia, żadnego zbędnego doświadczenia, że te wszystkie jego doświadczenia, począwszy od tej kariery urzędniczej, od tej kariery jako prefekta Rzymu, właśnie kogoś, kto zarządza całą administracją rzymską, poprzez właśnie ten okres wchodzenia w głębie życia duchowego w klasztorze benedyktyńskim, poprzez właśnie budowanie tych kontaktów z chrześcijanami wschodnimi, poprzez bycie sekretarzem papieża, aż po ten moment, kiedy właśnie sam został papieżem. Zobaczcie, jak to wszystko było przez Boga poukładane, żeby go do tego przygotować, żeby był papieżem, żeby poprzez niego w Kościele dokonać tego, co Bóg chciał dokonać. No i właśnie to jest ciekawe, że właśnie u Pana Boga zawsze wszystko jest uporządkowane. I kiedy my się trzymamy tego porządku, dajemy się prowadzić, to nawet jeżeli na bieżąco nam się nieraz wydaje, że po co to się dzieje, po co właśnie tak, a nie inaczej, nie bardzo umiemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, to jak patrzymy wstecz, to właśnie te wszystkie klocki do siebie pasują i rzeczywiście to jest droga, która do nas do czegoś prowadzi i Pan Bóg ma wszystko rzeczywiście przemyślane i zaplanowane. Bóg jest Bogiem porządku, Duch Święty jest Duchem porządku. Duch Święty z chaosu wyprowadza kosmos, czyli ład, porządek, piękno, prawda? Natomiast Duch jest duchem chaosu, prawda? Z powrotem chce wszystko utopić w chaosie, bałaganie właśnie. No i to, natomiast miłość Boga wszystko upiększa, znaczy porządkuje, ustawia odpowiednio, upiększa właśnie, czyni pięknym, aczkolwiek to czynienie pięknym, tak jak właśnie pokazuje przykład Grzegorza Wielkiego, no powoduje też, znaczy zakłada też, czy wymaga też, i miłość tego właśnie się domaga, no żeby czasem odciąć to, co narusza porządek, co wprowadza chaos, co uparcie, prawda, doprowadza do chaosu, co mnie ściąga do chaosu. Właśnie obciąć takie różne balasty, które nie pozwalają mi ruszyć z miejsca, właśnie tak jak święty Grzegorz Wielki, nie, że dokonał pięknych rzeczy w Kościele, wielkich rzeczy w Kościele, wspaniałych rzeczy w Kościele, ale też kiedy ktoś okazywał się balastem, kiedy ktoś okazywał się tym, który psuje, no to też nie wahał się właśnie takiego człowieka usunąć ze stanowiska. I to też była jego miłość, prawda? Bo czasami trzeba człowiekiem potrząsnąć, żeby coś do niego dotarło. Czasami trzeba potrząsnąć człowiekiem. Tak, i to wszystko to jest dobry wstęp do dzisiejszej Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia to jest święty Łukasz, 4 rozdział, 31 wiersz do 37. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei. Tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo, z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Właśnie widzicie, kiedy Jezus wchodzi do synagogi, to wszystko się polaryzuje właśnie. Jakby wychodzi szydło z worka, kto jest kim? Kto jest faryzeuszem, kto jest saduceuszem, prawda? Wychodzi, kto jest opętany, kto jest chory. Właśnie jak się czyta Ewangelię, nie, no to się okazuje, kto ma usą rękę, kto jest schylony, kto jest wyprostowany, kto jest faryzeuszem, kto jest saduceuszem, kto jest epileptykiem, kto jest opętany właśnie. No to wszystko wyłazi, kiedy Jezus wkracza do synagogi właśnie. I to ja tak sobie myślę o współczesności, o dzisiejszych czasach, nie, że jakby się wszystko polaryzuje. No wyłazi na jaw szydło z worka, kto jest kim, już nic nie stanie się ukryć właśnie, więc jeżeli ktoś sądzi, że obecny czas jest jakimś czasem wyjątkowego działania szatana, no to źle to wszystko rozumie, bo obecny czas jest czasem wyjątkowego działania Jezusa, który wszedł do synagogi,
synagoga, to pochodzi od takiego greckiego słowa synago, czyli schodzić się razem, sprowadzać ludzi razem, prawda? Że Jezus wchodzi w to nasze zgromadzenie ludzkie, w to nasze bycie razem i Jego obecność sprawia, że wyłazi szydło z worka, kto jest kim tak naprawdę, co w kim tak naprawdę siedzi. To jest właśnie cecha Jezusa, że kiedy Jezusa nie ma światła, nie ma prawdy, no to można się ukryć w ciemności, w szarości, tak jak mówi święty Jan, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich czyny i to właśnie wtedy można się ukryć, nie? Wtedy można się zamaskować, wtedy można się roztopić w takiej szarości, niejakości, w takiej właśnie, nie? A jak wkracza światło, to już wszystko staje się jasne i nic się nie da ukryć i wyłazi szydło z worka, tak jak właśnie w dzisiejszej Ewangelii wyszło szydło z worka, nie? Że był tam człowiek opętany, już dłużej nie był w stanie się ukrywać, kim jest naprawdę, jaka jest prawdziwa jego tożsamość, nie? Także właśnie warto to zobaczyć, nie? Że to Jezus jest światłem, Jezus jest światłością, Jezus jest prawdą. Jeżeli prawda wychodzi na jaw, zwłaszcza jeżeli to jest trudna prawda, bolesna prawda, w każdym razie, jeżeli prawda wychodzi na jaw, wychodzi szydło z worka, to trzeba podejrzewać obecność światła, obecność tego, który jest światłością, obecność tego, który jest prawdą, prawda? Więc to taka pierwsza refleksja. Druga refleksja moja, to jest właśnie taka, że wychodzi prawda, kto jest kim, wychodzi szydło z worka, jacy my jesteśmy naprawdę. Ostatecznie to szydło z worka wychodzi na Golgocie, wychodzi, jacy my jesteśmy naprawdę, co naprawdę w nas siedzi, do czego jesteśmy zdolni, do czego żeśmy doszli. Prawda, wychodzi cały ten nasz bałagan, całe to nasze pogubienie, wychodzi to wszystko na jaw, prawda? Wychodzi to wszystko na jaw i co się dzieje, prawda? Jakby to powiedzieć, Jezus wytrąca nas z równowagi, bo ci tutaj mówią, jak to jest napisane, nauczał w szabat, ludzie zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. To zdumiewali się, to może jeszcze do tego wrócę, jak zdążę i nie zapomnę. Takie greckie słowo ekpleso, prawda, ekpleso, jakby wytrąceni z równowagi. Wytrąceni z równowagi przez pełne mocy Słowo Boga. I tak wiecie, kiedy słyszę to o tym pełnym mocy Słowu Jezusa, to wytrącenie z równowagi, że zobaczcie, w czym był problem w Nazarecie. Wczoraj rozważaliśmy Nazaret. W czym był problem? Że ludzie nie dali się ruszyć z miejsca, nie dali się wytrącić ze swojego trybu myślenia, trybu widzenia rzeczywistości, ze swoich przekonań, ze swoich wyobrażeń, oczekiwań, że wewnętrznie nie dali się ruszyć, prawda, w ogóle. Zatwardziałość serca, na milimetr nie ruszę, nie dam nawet zarysować, nie dam nawet zadrapać, nie pozwolę sobie na to, żeby się wytrącić, prawda, żeby nie pozwolę sobie na to, żeby dopuścić do siebie choć cień podejrzenia, że może nie mam racji, że może jest inny punkt widzenia, że może mógłbym się czegoś nauczyć, dowiedzieć, tak, że może da mi się coś pokazać, czego nie dostrzegam i tak dalej, nie? Że jestem tak przekonany o swoich racjach, o tym, że jestem wszechwiedzący i wszystko widzący, prawda, że na milimetr nie dam się wewnętrznie ruszyć. Natomiast ci tutaj w Kafarnaum, to jest ciekawe, oni jakby są dokładnie po przeciwnej stronie, nie? Że to słowo Jezusa, to słowo Boga, które szuka Adama, szuka człowieka, nie? Właśnie to słowo Boga, które chce się na nowo, że tak powiem, dobić do człowieka, człowieka, który zaczął się wsłuchiwać w słowo węża, w słowo złego ducha, w słowo chaosu, to słowo właśnie Boga, które niesie w sobie mądrość, miłość, uporządkowanie, światło, to słowo pełne ducha, prawda, ten oddech Boga, nie? Chce się przebić na nowo do człowieka i zobaczcie, oni tego doświadczają, że to jest słowo pełne mocy, właśnie ono się przebija. Przebija się przez wszystkie przeszkody, zapory właśnie, przebija się do uszu człowieka, tak jak Jezus mówił w Nazarecie, że dziś spełniły się te słowa Pisma w waszych uszach, wypełniły się. Wypełniły te słowa, jakby Jezus mówił w Nazarecie, dziś te słowa wypełniły wasze uszy. No i co dalej? No te słowa napełniły nasze uszy i co dalej? Czy my pozwolimy, że to słowo wbiło się głębiej? Weszło głębiej, odnalazło mnie gdzieś tam na głębi, prawda? W głębi mojego serca, prawda? Na dnie moich ciemności, mojego pogubienia, moich żali, moich lęków, moich niepewności, moich wątpliwości, mojej nieporadności, mojej samotności, mojej niewiedzy i tak dalej, nie?
czy ja pozwolę się odnaleźć temu słowu właśnie. Ja, który się pogubiłem i który za nic nie chce się przyznać do swojego pogubienia. Bo właśnie im bardziej człowiek jest zasklepiony w sobie, im bardziej człowiek próbuje udowodnić swoje racje i właśnie swoją wszechmądrość i znanie się na wszystkim i w ogóle, tym bardziej tak naprawdę wewnętrznie jest przerażony i pogubiony i tym bardziej tak naprawdę tonie w jakimś wewnętrznym chaosie, samotności, bezsilności, bezradności. Tylko człowiek za nic nie chce się do tego przyznać, dlatego na zewnątrz próbuje zbudować wrażenie, prawda, że ja sobie świetnie radzę i w ogóle wszystko ogarniam i tak dalej. No i teraz Jezus mówi w Nazarecie, no dziś te słowa Pisma wypełniły wasze uszy, tylko co dalej? No wypełniły uszy. No i czy pozwolicie, żeby te słowa poszły dalej, głębiej, żeby przeniknęły do waszych umysłów, do waszych serc, do waszej głębi, że to słowo odnalazło właśnie tych wszystkich rozżalonych, upadłych Adamów, tonących w poczuciu winy, w samotności, w bezradności, prawda, rozczarowanych sobą, tych, którzy sobie nie poradzili i tak dalej. Nie? I ludzie w Kafarnaum tego doświadczyli. Przyszedł Jezus, oni byli chłonni, oni chcieli chłonąć. I oni doświadczali, że to słowo potrafi się przebić przez ich wątpliwości, przez ich lęki, przez ich ciemności. Że to słowo potrafi przynieść światło, nadzieję, potrafi otworzyć oczy, prawda? Słowo pełne mocy, słowo, które ich odnajduje w ich ciemnościach, w ich bezradnościach, w ich pogubieniu, w ich lęku i potrafi obudzić nadzieję, dać wiarę, potrafi dać światło, dać prawdę, pokazać drogę itd. Tylko, że najpierw to słowo, moc tego słowa wyraża się właśnie w tym ekspreso, w tym wytrąceniu z równowagi, właśnie w tym, że wytrąca mnie, że wytrąca mnie z tego właśnie, co mi się do tej pory wydawało, co do tej pory sądziłem, prawda, i oni się poddają temu procesowi właśnie wytrącenia i dlatego później doświadczają w konsekwencji mocy słowa, które niesie coś zupełnie nowego, potrafi pokazać nowe drogi, nowe rozwiązania, przywrócić, jakby skonstruować w człowieku nowy porządek, a ten nowy porządek okazuje się starym porządkiem, tym najbardziej pierwotnym, tym powrotem do arche, do tego, co na początku, tak jak Jezus na niektóre pytania właśnie odpowiadał, czy nie czytaliście, jak było na początku, na przykład na pytanie o małżeństwo. Tak, że Jezus przychodzi właśnie, to Jego słowo, to jest to samo słowo stwórcze, które wypowiadał Bóg na początku stworzenia, które wszystko ustawiało, wszystko porządkowało. I to jest to samo słowo stwórcze, to samo słowo mądrości, które Bóg skierował do człowieka, kiedy człowiek już istniał. To wypowiedział Bóg słowo mądrości do człowieka, które człowiekowi wszystko wewnętrzne poukładało i człowiek wiedział, jak w tym wszystkim funkcjonować, że to wszystko działało. Żeby to wszystko dobrze działało, żeby to wszystko służyło człowiekowi i całemu stworzeniu, żeby to wszystko służyło życiu. Właśnie, dopóki to słowo mądrości stwórczej, słowo pełne ducha, światła, ducha Bożego docierało do człowieka, do jego serca, do jego wnętrza, to w człowieku było wszystko uporządkowane i człowiek funkcjonował właśnie w tym Bożym porządku, skonstruowanym przez to Boże Słowo, pełne Bożego Ducha właśnie, to jak ten Duch Boży, który się unosił nad pierwotnymi wodami. Nie, że zobaczcie, to wszystko funkcjonowało. Kiedy przestało funkcjonować? No właśnie, kiedy człowiek puścił się słowa stwórczego, słowa pełnego stwórczej mądrości, słowa pełnego prawdy i światła i ducha i wdał się w pogaduszki ze słowem ciemności. I te ciemności człowieka wyssały. Tak, i te ciemności zburzyły w człowieku porządek, w konsekwencji człowiek zaczął konstruować chaos, przetwarzać wszystko z powrotem w chaos. Zobaczcie, że to słowo ciemności jakby w swej istocie zawsze doprowadza do tego, żebym ja się zabrał za to wszystko sam. Żebym zabrał się za to wszystko sam, kierując się swoimi wyobrażeniami, oczekiwaniami, swoimi racjami, żebym ja się zabrał za to wszystko sam. I zobaczcie, że ta rysa grzechu pierworodnego, że ja to wszystko sam, no prawda, to dotyczy też ludzi bardzo religijnych, bardzo wierzących pozornie, że nawet to, co dotyczy Boga, to ja wszystko muszę zrobić sam. Że Bóg jest takim wielkim obserwatorem
ja wszystko muszę zrobić sam. Gdzie to jest zakorzenione? I to właśnie bardzo ładnie widać w tej wypowiedzi Złego Ducha. To jest zaskakujące, że ona jest tutaj zapisana, ale zapisana dla naszego pouczenia, bo co wynika z tego, co mówi Zły Duch. Nie? Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Tiche min kai soi. Tiche min kai soi. Jezu Nazarena, Nazarena. Zły Duch tutaj żywcem powtarza słowa Jezusa, które Jezus powiedział do matki na weselu w Kanie Galilejskiej. Żywcem. Tiche mi kai soi gyne, prawda? Co mi i tobie niewiasto, prawda? I Zły Duch tutaj żywcem powtarza słowa, jakby przemawia do Boga jego własnymi słowami. Co tobie, co nam i tobie? Tak jak Jezus powiedział do matki, co tobie i mnie, prawda? Co to znaczyło w Kanie Galilejskiej? To znaczyło, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Co my mamy z tym wspólnego? I to samo znaczy tutaj, że szatan co mówi do Jezusa, nie? Że słuchaj Jezu Nazarejczyku, co my mamy z tym wspólnego, z tym całym chaosem, który się tutaj odbywa? Słuchaj, co my mamy z tym wspólnego? A to nie jest ani twoja, ani moja sprawa, zostaw ich samych. Niech se sami radzą z tym chaosem, który sami se stworzyli. I właśnie to jest to. Z jednej strony wkroczenie Jezusa wydobywa prawdę, wyciąga, że tak powiem, szydło z worka. Jacy się staliśmy, dokąd doszliśmy, jaki chaos zrobiliśmy w sobie i wokół siebie, i w świecie, i w ogóle, i we wszystkim, w relacjach, we wszystkim. Prawda? A z drugiej strony właśnie Zły Duch na co pracuje? Na co pracuje Zły Duch? Żebyśmy my z jednej strony chcieli zostać sami z naszym chaosem, z naszym bajorkiem, a z drugiej strony właśnie przekonuje Boga Jezusa. To nie jest twoja sprawa. To nie jest ani twoja, ani moja sprawa. Zostaw ich z tym wszystkim sam. Zostaw ich z tym wszystkim sam. Właśnie co mówi dalej, nie? Że przyszedłeś nas zgubić. Apoleo. W Apokalipsie się pojawia taka postać Apolion, prawda? Ten, który się je zguba, nie? I teraz na czym polega ta zguba w sensie Apoleo? Że przyszedłeś nas zgubić, ta zguba w sensie Apoleo oznacza to, że ja usycham, umieram, doświadczam zguby, bo zostałem odcięty od źródła. Apoleo, zostałem odcięty od źródła. Nie mogę czerpać ze źródła i dlatego pomału gasnę i doświadczam zguby. Nie? I teraz Zły Duch najpierw odciął się od źródła, którym jest Bóg, prawda? Dlatego przyssał się do nas, przyssał się jak pijawka, żeby ssać z nas wszystko, co dostaliśmy od Boga. Prawda? On się zawsze próbuje sprezentować, bo co mówi święty Łukasz, że człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego, ducha demona nieczystego, tak dokładnie nazywa święty Łukasz tego ducha, że to pneuma daimonio akatartu, prawda? Ducha demonika właśnie, daimonion to jest demonik, daimon to jest demon. W każdym razie, nie? Że Zły Duch próbuje się zaprezentować jako daimon, jako ten, który coś ma. I jeśli go przekonam, jeżeli będę według niego, wobec niego uległy i układny, to on łaskawie mi udzieli z tego, co ma, prawda? To jest daimon. Daimon to jest zawsze ktoś, kto próbuje cię przekonać, że dysponuje jakimiś dobrami, jakimiś skarbami, dysponuje, nie wiem, władzą, czymś tam, no czymś tam dysponuje, czymś, co jest tobie niezbędnie potrzebne. Ale jeżeli ty chcesz, żeby on ci to udzielił, to musisz go najpierw przekonać. Musisz w jego oczach dobrze wypaść, zasłużyć sobie, to wtedy ci tego udzieli. To jest właśnie daimon. Nie? Daimon. To jest dosłownie tyle znaczy to słowo daimon. Ono pochodzi od takiego czasownika dajo. I dajo właśnie mówi o dystrybuowaniu, rozdzielaniu jakichś dóbr. To jest taka czynność, która właśnie na tym polega, nie? Czynność, która polega na rozdzielaniu dóbr. I daimon to jest ktoś, kto właśnie tą czynność wykonuje, nie? Kto ma jakieś dobra i te dobra może rozdawać, nie? Dystrybuować według swojego widzimisię, tak jak jemu się spodoba, prawda? No i właśnie daimon, no to jest właśnie ktoś, kto właśnie się próbuje zaprezentować, że ja nie wiadomo co mam i teraz jak ty się będziesz do mnie łasił, to ja ci to dam. Prawda jest taka,
Prawda jest taka, która wynika z tej rozmowy Jezusa z Złym Duchem, że Zły Duch nic nie ma, on jest ciężko przerażony wejściem Jezusa. Bo on wie, że jego przystanie do nas się kończy, że w świetle Jezusa zostaną obnażone wszystkie jego kłamstwa, on zostanie skompromitowany, właśnie tak jak to pokazuje Nowy Testament, wielką kompromitację tak, z jego ducha, prawda? Że jego kłamstwa okazują się w świetle Jezusa w ogóle kpiną, w ogóle to mnie warto zwracać uwagi. I on wtedy właśnie, bo zobaczy, on próbuje mnie przekonać, ten zły duch, nie, ten daimon, że on coś ma. I on sobie wije gniazdo na drzewie wiadomości, nie? I on ma dostęp do wiedzy, nie? I jak ty tam się będziesz do niego łasił, to on ci tą wiedzę udzieli. On ma dostęp do jakichś tajemniczych owoców tego świata, których ty jeszcze nie masz. I jak ty się będziesz do niego łasił, to on ci te owoce udzieli. Tylko prawda jest jaka, że kiedy ty się do niego łasisz, słuchasz go, wchodzisz z nim w jakikolwiek dialog, nawet w dialog taki, żeby z nim dyskutować, to on wtedy zaczyna się karmić tobą. Zobaczcie, jak to działa na przykład z myślami. Nie? Jak przychodzą ci złe myśli do głowy, nie? To dopóki ty jesteś w dialogu z tymi myślami, dopóki ty się z nimi szamotczesz, tarmosisz, albo wchodzisz w te myśli, to one tylko potężniają, bo one czerpią siłę z ciebie. Kiedy zostajesz napełniony lękiem i się z tym lękiem szamoczesz, to ten lęk potężniaje, bo on czerpie siłę z ciebie. Właśnie to jest spryt złego ducha. On nic, kompletnie nic nie ma. Jest wiecznie głodny, wiecznie nienasycony. Jest wiecznie pusty, jest bezbrzeżnie, bezdennie pusty, nic nie ma. Nic nie ma, a jednocześnie nie poprosi. Właściwie to jest jego ducha, on nic nie ma. Cierpi straszliwy głód, jeden wielki brak, jedną wielką pustkę, jednocześnie nie poprosi, bo pycha mu nie pozwala poprosić. Egoizm nie pozwala poprosić. I on szuka takich metod właśnie, takich sprytnych metod, żeby nie poprosić, ale jednocześnie, żeby się najeść od ciebie tym, co ty masz. Żebyś to ty go karmił swoją uwagą właśnie, swoim tarmoszeniem się z nim, dyskusjami z nim, prawda? Jedynym, który może z nim wejść w dyskusję i wygrać, to jest Jezus. Jezus. Dlatego właśnie zły duch próbuje przekonać Jezusa, żeby Jezus uznał, że to w ogóle nie jest jego sprawa, to co z nami się dzieje. Mówi, ty jesteś świętym Boga. Ty nie możesz się zhańbić, pobrudzić relacjami z takimi właśnie indywiduami jak ci ludzie. Ty właśnie to próbuje zły duch powiedzieć Jezusowi, nie? Przecież to nie jest twoja sprawa, ty jesteś świętym Boga. Po co ty w ogóle z nimi wchodzisz w relacje? W ogóle to jest obrzydliwe wchodzić z nimi w relacje. Ty strzeż swojej świętości. Zobaczcie, że my bardzo często mamy właśnie takie szatańskie pojęcie świętości. Jak takie właśnie, takie, nie? Z dystansem trzymanie się z daleka od tych właśnie brudnych takich właśnie innych. Nie? To jest bardzo szatańskie pojęcie świętości i zły duch próbuje Jezusowi takie szatańskie pojęcie świętości wmówić. To wszystko jest pozornie prawda, ale tak naprawdę to jest jedno wielkie kłamstwo, to co zły duch mówi do Jezusa. Właśnie, więc święty Łukasz nazywa go daimona akataros. Właśnie, demon nieczysty, nie? Dlaczego? No bo on z jednej strony właśnie próbuje mnie doprowadzić do fałszywego przekonania, że on coś ma, coś tam się kryje, coś tam jest, że ja muszę wchodzić z tym wszystkim w jakiś dialog, w jakieś układy, w jakąś szarpaninę, czy w jakieś dogadywanie się. I wtedy właśnie ten daimon ode mnie się karmi jak pijawka, prawda? Ale ten dialog właśnie z jego gadką, z jego ciemnościami, nawet jeżeli jest po to, żeby niby go pozornie przekonać czy pokonać, to tak naprawdę doprowadza mnie do nieczystości. Do czego? Do tego, że ja się staję niezdolny do relacji. Że ja nie chcę mieć nic wspólnego ze sobą, z drugim człowiekiem, z Bogiem, ze światem, z nikim. Do jednego wielkiego zniechęcenia po pierwsze sobą. Że jak ja wejdę w jakikolwiek dialog ze złym duchem, to on mnie napełni swoim chaosem, swoją pustką. Ja kierowany tym chaosem wewnętrznym, tą wewnętrzną pustką, narobię takich rzeczy,
że nie będę w stanie wytrzymać ze sobą, a w konsekwencji z nikim. Właśnie tym się kończy grzech pierworodny, tym się kończy gadka z demonem, właśnie demonem, który jest nazwany wężem. Właśnie tym się kończy, jedną wielką nieczystością. Ja mam wstręt do siebie, do swojego życia, do swojego otoczenia, do ludzi, do świata, do Boga, do wszystkich. Nie? Wstręt, jeden wielki wstręt. I teraz demon chce zarazić tym wstrętem Jezusa. Jezusie Nazarejczyku, czy to moja lub twoja sprawa, co oni ze sobą zrobili, to oni sami to zrobili. Właśnie to jest to, że demon do niczego cię nie namawia, nie przekonuje. Właśnie on cię tylko wciąga w pogaduszki, w tych pogaduszkach doprowadza cię do takiego wewnętrznego pomieszania, pogubienia, rozbicia, chaosu, pustki. Tak ci miesza w głowie, że ty później grzecznie sam przerabiasz swoje życie właśnie w jeden wielki chaos, swoje relacje w jeden wielki chaos, we wszystko. On mówi, to nie ja, to ty. Nikt ci nie kazał mnie słuchać, nie? Właśnie demon się posługuje właśnie takimi metodami psychomanipulacyjnymi, nie? Gra na poczuciu winy, na ambicjach, gra, prawda, gra na lękach, na zwątpieniach, na takich różnych rzeczach właśnie gra. Mówi, przecież ja ci nic nie kazałem. To jest świetnie uchwycone w takim filmie Adwokat Diabła właśnie, tam Al Pacino, młodego Keanu Reevesa, tam podpuszcza w różny sposób i Keanu Reeves rzuca się to na to, to na tamto, a później co Al Pacino mówi, ale ja ci nie kazałem, ty sam to chciałeś. I właśnie to jest to, do czego próbuje demon przekonać Jezusa, że oni to sami sobie tu nabagnili. Sami co tu nabagnili, to ich zostaw w tych bagienku. I tak funkcjonuje demon. Właśnie tak funkcjonuje każdy, który się posługuje metodami demona. Że najpierw cię podjodzi różnymi metodami, a jak ty wylądujesz w bagienku, to twoja sprawa, przecież to nie ja. Nie? To ty sam sobie to bagienko zrobiłeś. Nie? Że demon nie ubrudzi sobie rączek. Nie? Demon jest bardzo skupiony na tym, że sobie, broń Boże, rączek nie ubrudzić, żeby się nie zhańbić jakąś pracą, jakąś czymkolwiek, nie? Właśnie, więc to jest ciekawe, że demon do Jezusa powtarza dokładnie te same słowa, które Jezus powiedział do swojej matki. Tylko o ile właśnie Jezusowi chodziło o coś dokładnie odwrotnego, o tyle demon właśnie w taki sposób przewrotny, właśnie w przewrotny sposób używa słowa Boga. W bardzo przewrotny, po to, żeby zwieść, nie? Bo co Jezus mówi do swojej matki? Że właśnie to nie jest ani moja sprawa, ani twoja sprawa, bo oni ciągle sami się szarpią ze swoimi problemami. I teraz sztuka polega na tym, żeby chcieli mnie zaangażować. Właśnie, bo widzicie, na czym polega rzecz, że właśnie o to chodzi demonowi. Żebyśmy my zostali sami ze wszystkim, żeby nas przekonać, żebyśmy sobie próbowali radzić ze wszystkim, żebyśmy, broń Boże, naszych spraw nie uczynili sprawami Jezusa. Zobaczcie, Maryja, oblubienica Ducha Świętego, pod wpływem Ducha Świętego działa w dokładnie odwrotny sposób. Doprowadza do tego, żebyśmy wszystkie sprawy czynili sprawami Jezusa, żebyśmy angażowali Jezusa we wszystko, bo ona po sobie doskonale wie, że sobie sama z niczym nie poradzi. Nie? Że demon cię próbuje przekonać, że ty musisz sobie poradzić sam i z pomocą właśnie tego, co dał ci Bóg, to co dał ci Bóg, no to jest wszystko, co masz. I z pomocą tego musisz sobie sam z tym wszystkim poradzić. Nie? Że Bóg jest takim właśnie wielkim obserwatorem, który, broń Boże, nie wchodzi w relacje z nami i w tym światem, bo on strzeże swojej świętości właśnie. To jest taki wielki, prawda, zdystansowany absolut, który się nie pobrudzi właśnie relacją z kimś takim jak ja. Zobaczcie, że my bardzo często mam takie wyobrażenie Boga i że my musimy wszystko sami. Właśnie kierowani najbardziej szlachetnymi pobudkami dla Boga, ze względu na Boga, ale sami. Nie? I właśnie z pomocą tego, co jest, broń Boże, nie angażować Boga w cokolwiek. Ja się o to rozbijam w rozmowach z ludźmi, że ja mówię, wie pan, no, trzeba by się o to modlić, ale ja nie umiem tego zrobić. Ja mówię, co, nie umie pan się modlić? Nie, nie umiem tego zrobić. Ja mówię, dlatego mówię, trzeba się o to modlić, trzeba to uczynić sprawą Jezusa. I to, zobaczcie, robi matka. Ona bardzo poprawnie rozumie to, co Jezus do niej powiedział. Że to, że nie mają wina, no nie jest ani moją, ani twoją sprawą, nikt nas to nie angażuje. I teraz widzicie, na czym polega kłamstwo demona. No bo pozornie rzeczywiście to jest prawda, że mamy do dyspozycji to, co mamy, no musimy sobie radzić. Tylko, że ostatecznie pierwszy i największy dar, jaki człowiek dostał, to dar Boga. Bóg podarował człowiekowi siebie.
I to jest pierwszy dar, z którego ja potrzebuję nauczyć się korzystać, bo inaczej nic nie będzie funkcjonować. I teraz zobaczcie, że my chcemy korzystać ze wszystkiego, tylko nie z Boga. Jeszcze mało tego, sami chorujemy na to, że Ty Boże trzymaj się z daleka. I zobaczcie, że im większy chaos w nas i wokół nas, tym bardziej my chcemy trzymać Boga z daleka. Dlaczego? Bo my podświadomie wiemy, że jak Bóg to wszystko wejdzie, to po pierwsze objawi się ten chaos. No ale właśnie, sztuka polega na tym, żeby wreszcie zmęczyć tym chaosem i że wręcz przeciwnie, zaprosić Boga w to wszystko, wejdź w ten mój chaos, wydobądź prawdę o tym wszystkim i Ty to uporządkuj, bo tylko Ty możesz to uporządkować. Jezus, zobaczcie, to robi w Kafarnaum, wchodzi w ten cały chaos. I co Jezus mówi do złego ducha? Fimoteti. Co to znaczy fimoteti? Nałóż sobie kaganiec. Nie? On nie chce kłamstw złego ducha. W ogóle nawet nie dyskutuje z duchem, nie rozmawia, nie wsłuchuje się w to, co on ma do powiedzenia, w tego manipulację. Zobaczcie, jakie to jest straszliwie manipulacyjne to, co ze duch mówi. Zobaczcie, jak my ślepo w to wierzymy, jak my rzeczywiście się kierujemy tym, co on mówi. I zobaczcie, co robi, jest, on obnaża to całe kłamstwo, to po pierwsze, właśnie rujnuje to całe kłamstwo, że rzekomo myśmy się uczynili takimi, że już nikt z nami nie chce nic wspólnego. On właśnie wchodzi, on właśnie jest, on właśnie przychodzi, on właśnie dotyka, on właśnie chce się zajmować. On chce mieć coś wspólnego z nami i z chaosem, który wykonaliśmy. Prawda? To jest Bóg zaangażowany, Bóg, który jest Bogiem z nami, on razem z nami tonie w Jordanie, właśnie w naszych nieczystościach, właśnie razem z nami chce być w tym wszystkim, co doprowadza nas do tego, że my sami w naszych oczach stajemy się nie do zniesienia, a On pokazuje, że On chce nas nieść na rękach, że On chce nas przytulić, że On wychodzi nam naprzeciw, On przychodzi z nami być. To doświadczamy na każdej Eucharystii. Na początku przyznajemy się do naszego pogubienia, a potem doświadczam, że On właśnie chce z nami być, dokładnie chce z nami być, dokładnie chce nasze sprawy uczynić swoimi sprawami, dokładnie chce się wszystkim zająć, dokładnie chce przywracać nam utracony porządek. Ten utracony porządek, który my bez przerwy tracimy właśnie, bo bez przerwy wdajemy się w dialogi ze złym duchem. Daje nam doświadczenie, że nie jesteśmy sami, nic nie musimy sami, zresztą w ogóle bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Go potrzebujemy, dlatego On z nami jest. I On to wszystko przyniósł, jest z nami. I to jest właśnie to słowo mocy. Nałóż sobie kaganiec ze duchu. Kiedy ze duch ma nałożony kaganiec? Kiedy ja wreszcie wypełniam sobie uszy Jego słowem i pozwalam, żeby to słowo wchodziło, wwiercało się we mnie coraz głębiej, przenikało mnie słowo prawdy, mądrości, światła, że to słowo układało wszystko wreszcie we mnie i wtedy doświadczę, że jestem w stanie żyć poprawnie, funkcjonować poprawnie, posługiwać się wszystkim poprawnie, ale najpierw trzeba zacząć od tego, żeby słowo, żeby Jezus, żywe słowo Ojca uporządkował mnie wewnętrznie. Uporządkował, bo my wszyscy zasłuchani właśnie w to rzężenie złego ducha pozwoliliśmy, żeby się zarazić jego chaosem, jego pustką, prawda? I właśnie tą pustkę i chaos rozsiewamy wokół siebie i dlatego we własnych oczach stajemy się nie do zniesienia. On chce nam wszystko, Jezus chce wszystko przywrócić. Właśnie, więc ja jestem niewrażliwy na to rzężenie złego ducha. Właśnie, kiedy mam uszy wypełnione słowem Jezusa, słowem pełnym mocy, kiedy pozwalam, że to słowo coraz głębiej mnie przysiąkało, mnie porządkowało wewnętrznie. I to mówią ludzie, oni na końcu używają takiego słowa epitasso, nie? Jakby on z mocą, z autorytetem wszystko ustawia tasso, ustawia na nowo, tak jak było poustawiane, tak ustawia na nowo. A po katastaza, po ustawianie wszystkiego na nowo. Nie? Nowy Testament mówi, on przyszedł dokonać apokatastazy, po ustawiać wszystko na nowo, z mocą, z autorytetem, epi. Prawda, epi. Jeszcze jest jedno słowo takie, epitymeo, prawda, że kiedy Jezus mówi fimoteti, czyli nałóż sobie, nie wędzidło, tylko kaganiec, to później mówi, że ze duch Święty Łukasz nazywa to odezwanie się Jezusa do złego ducha epitymeo. Co to znaczy epitymeo? Epitymeo to znaczy przyznać drugiemu człowiekowi właściwą pozycję, właściwą wartość. Nie? I
on pokazuje mu miejsce. Gdzie jest twoje miejsce? Twoje miejsce jest nie tu. Jesteś uzurpatorem. Wąt stąd. Nie? Epitymeo, epi właśnie, z autorytetem, z mocą. Nie? Że on, Jezus nie zajmuje takiego pozycji jak my wobec jego ducha, że to trzeba tak ostrożnie, delikatnie, że go nie wściec, prawda, bo on nam nie da, nie powie i w ogóle się zdenerwuje i co będzie. On wie, że on jest tym, który panuje. Aniołowie zostali stworzeni, żeby służyć ludziom. Ze duch upadł Adam, anioł też jest stworzony, żeby mi służyć. I właśnie tak jak mówi święty Ignacy, prawda, dopóki ty jesteś taki przerażony, układny właśnie i taki, nie, to jego dzikości nie ma granic, ale jak staniesz, walniesz pięścią w stół, tupiesz nogą, prawda, i zajmiesz odpowiednie miejsce wobec niego, no to wtedy wie, gdzie pieprz rośnie. To jest Jezus, nie. No to on pokazuje temu duchowi, gdzie jest jego miejsce. Ja też mam taką władzę, żeby pokazać tym różnym głupim myślom, różnym właśnie takim rzężeniom, gdzie ich miejsce. Mnie to w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje słowo prawdy, mądrości, to, co ma do powiedzenia Jezus. Słowo, które przywraca utraczony porządek, który porządkuje mój wewnętrzny chaos, który wydobywa mnie z moich wewnętrznych ciemności, samotności, lęków, pogubienia. Właśnie to trzeba się wsłuchiwać w to słowo, wracać i wsłuchiwać we właściwe słowo, we właściwe słowo, we właściwe słowo. Nie w słowo kłamstwa, które doprowadza do tego, że ja wszystko muszę sam. Wiecie, to jest bardzo ważny wyznacznik, nie? Że słowo kłamstwa doprowadzi mnie prędzej czy później właśnie do jakiejś formy chaosu, rozbicia, rozwalenia wszystkiego. Ja jeszcze będę pełen rozżalenia do wszystkich i wszystkiego, że taki chaos wokół mnie, a to może trzeba się przyjrzeć, może to ja ten chaos produkuję. Może ja ten chaos produkuję, dlatego że ten chaos noszę w sobie i dlatego go rozsiewam w moich relacjach, w moich zajęciach, we wszystkim. Może to trzeba siąść przed Jezusem, prosić, Panie, powiedz słowo, uzdrów moje wnętrze, uzdrów mnie z chaosu, z pustki, samotności. A po drugie, słowo kłamstwa właśnie doprowadza do tego, że ja muszę wszystko sam. Że jestem przekonany, że muszę wszystko sam, muszę wszystko w swoich rękach utrzymać, wszystkiego mi brakuje i tego mi brakuje i tamtego, jeszcze tamtego, żeby sobie poradzić, nie? Żyję coraz bardziej w przekonaniu, że nic nie mam i wszystkiego mi brakuje i że ja wszystko muszę sam. Właśnie, jeżeli ja żyję w takim przekonaniu, że wszystko muszę sam i że w ogóle jeden wielki chaos wokół, no to znaczy, że jestem w wielkim kłamstwie. Że jestem w wielkim kłamstwie prowadzącym do zguby. I teraz potrzebuję usiąść na tyłku i przyznać się do Jezusa. Panie, jestem w kłamstwie, jestem w pogubieniu, w ciemnościach, w chaosie. Nie widzę prawdy, nie słyszę prawdy. Przyjdź swoim słowem pełnym mocy, przebij się przez moją głuchotę, przez moją ślepotę, przebij się przez ciemności, w których jestem, wydobądź mnie z mojej samotności, z mojego pogubienia, wydobądź mnie z kłamstw, które uwierzyłem, postaw mnie na nogi, przywróć mi wszystko, przywróć mi wewnętrzny ład, porządek, przywróć mi prawdę, przywróć mi światło. Bez Jezusa nikt z nas tego nie odzyska. I to właśnie są dwa niezawodne wyznaczniki, że z jednej strony tonę w przekonaniu, że ja wszystko muszę sam, że wszystkiego mi za mało, żeby sobie poradzić, a drugie właśnie, że coraz bardziej jestem rozżalony, coraz bardziej nie lubię siebie, swojego życia, ludzi, wszystkiego, w coraz większym jestem konflikcie i coraz bardziej w moich oczach wszystko tonie w chaosie. Jeżeli tak jest, to znaczy jestem w wielkim kłamstwie, potrzebuję słowa prawdy, potrzebuję Jezusa, Jego słowa mocy, które wszystko epitaso, wszystko poustawia mi w głowie na nowo odpowiednio. Jezus przyszedł czynić metanoję, ustawiać nasze wnętrza, serca regulować, myślenie regulować, wszystko poustawiać tak, jak powinno funkcjonować. I dopiero kiedy ja sobie dam poustawiać wewnętrznie, dopiero zacznie to funkcjonować na zewnątrz. No my chcemy, żeby Jezus wszystko poukładał na zewnątrz, a On chce układać wewnątrz, bo dopóki nie poukłada wewnętrznie, to ja dalej będę siewcą chaosu. Żebym nie wiem, co Jezus mi dał zewnętrznie, to ja to przerobię w chaos. Dopóki noszę chaos w sobie. Właśnie dlatego po pierwsze potrzebujemy wołać. I też prosić Maryję, żeby właśnie nam pomagała, żebyśmy się dali wytrącać z równowagi słowu Jezusa, żebyśmy się dali wytrącać z naszych uporczywych, naszych własnych przekonań, wyobrażeń, innych rzeczy.
żebyśmy się dali przekonywać do czegoś zupełnie nowego, do tego, co przyniósł Jezus. Żebyśmy się dali napełniać Jego Duchem, Duchem Świętym, Duchem mądrości, miłości samego Boga, Duchem światłości, Duchem prawdy. Żebyśmy się nie bali tej prawdy, nawet jeżeli początkowe zetknięcie się z prawdą wydobywa na jaw cały mój chaos, to już jest miłość. Miłość, która mnie diagnozuje, która mi pokazuje, gdzie jestem chory, a pokazuje mi po to, żeby mi to leczyć. Po to, żeby mi to leczyć. Broń Boże, nie dać się przekonać, żeby zostać ze wszystkim sam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.